Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Cześć, witamy się z Wami w kolejnym czwartkowym przystanku Kraków. Dziś mówią do Was Justyna Krynicka, Sara Szot i Weronika Kiszczak. Dziś poruszymy temat, który według nas nie traci na swojej aktualności. Mowa oczywiście o szeroko pojętym pojęciu ekologii. Oprócz tego dowiemy się nieco o krakowskim transporcie publicznym, a także poznamy bliżej zawód kierowcy autobusu. Jak myślisz, Sara? Czy miasto stara się ułatwić nam funkcjonowanie w tym jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce? Szczerze mówiąc, to niełatwo odpowiedzieć mi na to pytanie. Z jednej strony myślę, że miasto stara się pomóc na przykład w walce ze smogiem, chociażby poprzez dofinansowania do wymiany pieców, czy dzięki tworzeniu nowych ścieżek rowerowych, których w Krakowie pojawia się coraz więcej. Jako miłośniczka aktywnych form wypoczynku, czy to rower, czy to rolki, jestem zachwycona obszerną mapą ścieżek. Prawda jest taka, że od dobrych kilku lat nic nie stoi na przeszkodzie, aby codzienne podróże w Krakowie w coraz większej mierze odbywały się właśnie bez udziału samochodu. Mimo, że mam prawo jazdy, nie używam go zbyt często, bo komunikacja w naszym mieście jest całkiem w porządku, przynajmniej jeśli chodzi o połączenia. Świetnym rozwiązaniem są hulajnogi elektryczne. Nie wymagają one większej aktywności fizycznej, a wciąż możesz czuć ten wiatr we włosach niczym podczas przejażdżki, czy to na rowerze, czy na rolkach. Ale wiadomo mi też, że ty, Justyna, nie jesteś ich fanką. To fakt. Mam z nimi niemiłe wspomnienia i liczne blizny, które mi o nich przypominają. I to, co najlepsze, nie dlatego, że nie umiem na nich jeździć, tylko przez ludzi, którzy nie potrafią ich zaparkować. Nie jeden raz spotkałam się z hulajnogą na środku chodnika. Znam też historię znajomej, której udało się w ostatniej chwili zatrzymać przed właśnie tak byle jak rzuconą hulajnogą. Gdyby jej nie założyła, to myślę, że mogłaby stracić kilka zębów. Ludzie nie myślą o konsekwencjach takich zachowań, ale wydaje mi się, że jest powodowane również tym, że nie ma ściśle określonych przepisów dotyczących hulajnóg. Ludzie jeżdżą po chodnikach, żeby nie wadzić samochodom, a to też nie jest do końca bezpieczne dla pieszych. Ale z tego, co mi się wydaje, to ciągle przebiegają jakieś nowelizacje ustawy dotyczącej hulajnóg elektrycznych. Teoretycznie tak, jednak wydaje mi się, że brak konkretnych przepisów uniemożliwia nam zachowanie tego stuprocentowego bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że jak coś ma się potwierdzone, to człowiek prędzej się do tego stosuje. Zwróćcie uwagę choćby i na to, w jaki sposób i w jakich miejscach ludzie zostawiają hulajnogi elektryczne. To czasami naprawdę przychodzi ludzkie pojęcie. Hulajnoga na środku chodnika? No, masz rację. Przede wszystkim należy pamiętać, że hulajnogę odstawiamy na pobocze, w bezpieczne miejsce, a nie zostawiamy jej na środku. Problem jest chyba tylko taki, że osoby korzystające z hulajnóg faktycznie parkują je w sposób poprawny, przynajmniej zazwyczaj. W końcu jak zakończy jazdę, niektóre firmy wymagają, żeby zrobić zdjęcie, czy hulajnoga odpowiednio stoi, ale myślę, że dopiero później ludzie je przewracają, co zakładam, że ma być, nie wiem, chyba jakąś formą marnego popisu przed znajomymi. Niestety już nie jeden raz spotkałam się z hulajnogą, chociażby w śmietniku. Posłuchajmy wywiadu z jednym z krakowskich kierowców autobusów, panem Andrzejem Słowikiem, i dowiedzmy się, jak wygląda jego praca. Czy miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne pomaga w podjęciu pracy kierowcy? Tak, pomaga. Sam z takiego dofinansowania korzystałem. Jest to dofinansowanie części kosztów. Jak wiadomo, prawo jazdy na kategorię D jest o wiele droższe niż na kategorię na przykład B, na samochód osobowy. Do tego dochodzi jeszcze cena kwalifikacji zawodowej, która też kosztuje, i badania, które też są o wiele droższe niż na kategorię B. Także Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji dopłaca jakąś tam sumę pieniędzy i wtedy za odpracowanie to w tej firmie możemy sobie z takiego dofinansowania skorzystać, bo po prostu niektórych może na to nie być stać. Czy stresował się pan na samym początku? Czy lekki stres w tej pracy to codzienność? Na samym początku stresu było bardzo dużo. Oprócz kierowania pojazdem, które było dla mnie nowością, jako autobus oczywiście, do tego dochodzi pilnowanie rozkładu, pilnowanie poprawności trasy przejazdu, słuchanie się komunikatu głównej dyspozytorni ruchu oraz wiele innych czynności, które na samym początku mogą wywoływać stres. Teraz stres jest o wiele mniejszy, jednak należy pamiętać, że odpowiedzialność, którą ponosimy za przewożonych pasażerów, nie pozwala nam wyzbycia się pełnego stresu w tej pracy, więc zawsze jakiś mały stres z tyłu głowy pozostaje. Czy prowadzenie autobusów po krakowskich drogach sprawia trudność?
Tak, jeśli mówimy o samych trudnościach związanych z prowadzeniem autobusu po krakowskich ulicach, na samym początku należałoby wspomnieć o dużych gabarytach. Niekiedy pas ruchu, którym się poruszamy, jest niewiele szerszy niż autobus, który prowadzimy. W związku z tym w niektórych miejscach jest naprawdę bardzo ciasno. Do tego należy dołożyć wystające znaki nad drogę, wystające drzewa, poparkowane samochody, które obrysem wystają nad drogę. W związku z tym, aby przejechać w niektórych miejscach, trzeba się nieźle nagimnastykować, aby wyjść bez szwanku. Dodatkowo autobusy przegubowe, czyli 18-metrowe, wymagają niekiedy skupienia, żeby patrzeć na przód autobusu i tył autobusu równocześnie, więc kierowanie autobusem po krakowskich drogach czasami jest ciężkie, jednak wraz ze zdobytym doświadczeniem nie jest to takie straszne, jakie mogłoby się wydawać. Dużo jeździ pan po Krakowie. Czy faktycznie obiektywnym okiem w mieście mamy takich niemiłych kierowców? Uważam, że nie jest źle, chcemy jeździć partnersko, chcemy jeździć bezpiecznie, jednak nie jest idealnie. Dużo kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. Jedni nie przestrzegają przepisów, bo ich nie znają, a drudzy znają przepisy, ale nie chcą ich przestrzegać. Jednak biorąc wszystkich kierowców in gremio, uważam, że nie jest źle, tendencja pozytywnych zachowań kierowców jest rosnąca i życzę sobie oraz innym kierowcom, aby taką tendencją pozostała. Ile trwało pańskie największe opóźnienie w trasie? Czy często się panu zdarzają i co jest tego przyczyną? Moje największe opóźnienie w trasie trwało chyba ponad godzinę. To była sytuacja ekstremalna, dzień przed Wszystkimi Świętymi. Generalnie przyczyną opóźnień są korki, ale nie tylko. Do tego należy doliczyć przejazdy kolejowe, gdzie niekiedy stoimy po kilka minut, opóźnienie rośnie, pasażerowie się denerwują. Do tego należałoby powiedzieć o zbyt krótkich przerwach na końcówce, gdzie nie zdążymy odrobić całego swojego opóźnienia, więc ruszamy automatycznie z opóźnieniem. I no na przykład z ostatnich dni ciężkie warunki atmosferyczne, gdzie nie jedziemy z założoną prędkością przez rozkład, tylko jedziemy z bezpieczną prędkością, więc opóźnienie automatycznie, że tak powiem, się nalicza i nabija i dojeżdżamy spóźnieni. Wie pan, z jaką częstotliwością autobusy są dezynfekowane? MPK od zawsze dbało o komfort swoich pasażerów. Przed pandemią autobusy były zawsze myte. Autobusy są myte codziennie, z zewnątrz plus wewnątrz, codziennie po każdym zjeździe wieczornym do zajezdni. Teraz, gdy mamy pandemię, odkąd się pandemia zaczęła, dodatkowo są dezynfekowane dzień w dzień po każdym zjeździe do zajezdni. Czy warto podjąć pracę jako kierowca komunikacji miejskiej? Uważam, że jeśli komuś podoba się wizja takiej pracy, że jeśli nie boi się pracować z ludźmi, to jak najbardziej zachęcam. Wydaje mi się, że w takiej pracy może się spełniać i będzie z takiej pracy zadowolony. Zanim przejdziemy do kolejnego wywiadu, powiedzcie mi szczerze, czy staracie się dbać o środowisko? Oczywiście. U mnie w domu zawsze była pożądana segregacja odpadów i nie tylko. Wydaje mi się, że troskę o środowisko można zacząć od małych kroków, jak na przykład zakręcenie wody podczas mycia zębów. Nie cierpię, wręcz powiedziała, że mam obsesję na punkcie marnowania wody. Gdybym myła zęby, a kran pozostałby odkręcony, miałabym straszny dyskomfort. U mnie to różnie bywa, jednak no staram się pomagać naturze, a nie stawać jej na przeszkodzie. Nie uważam siebie za osobę, która, nie wiem, śmieci gdzie popadnie, bądź jest radykalnym obrońcą środowiska. Myślę, że moją postawę można nazwać taką, no wiecie, pośrodku. Jednak gdy widzę niestosowne zachowanie, staram się zwrócić uwagę. Wysłuchajmy teraz wywiadu z panem Markiem Piątkowskim, prezesem fundacji Aeris Futuro, którzy każdego dnia walczą o lepsze jutro w naszym mieście. Waszym hasłem jest: spotkajmy się naturalnie i stwórzmy klimat dla przyszłości. Jaki jest cel fundacji Aeris Futuro? Hasło spotkajmy się naturalnie i stwórzmy klimat dla przyszłości ma kilka znaczeń, kilka funkcji. Jest to hasło, które wymyśliliśmy już wiele lat temu, bo fundacja powstała w 2006 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Natomiast spotkajmy się naturalnie oznacza takie funkcje edukacyjne, które sobie zakładamy w naszych działaniach, czyli chcemy się spotykać z ludźmi i jeśli mamy okazję i szanse i możliwości, to ich uczyć czegoś, ale też uczyć się od nich czegoś. No wiadomo, że każdy z nas ma pewną wiedzę i wspólnie się rozwijamy. Jak pan myśli, co najbardziej przyczynia się do powstawania smogu i czy my, mieszkańcy, możemy temu w jakiś sposób zaradzić? Mogę zaapelować do słuchaczy, to jeśli nie mamy takich środków, to najpierw spróbujmy nauczyć się po prostu odpowiednio palić i to na pewno ograniczy emisję, tę niską emisję, która bardzo szkodzi
i nam, i naszym sąsiadom, i wszystkim w okolicy. To jest taka pierwsza rada. Na pewno warto przesiąść się na inne środki transportu, na przykład na transport miejski, czy po prostu jeździć rowerem. Oczywiście może niekoniecznie przy minus 15 stopniach, czy minus 5 nawet, ale w czasie, kiedy jest to możliwe. W jaki sposób ludzie mogą przyczynić się do dbania o środowisko? Na co nie zwracają uwagi, chcąc zadbać o planetę, a powinni? Przede wszystkim, choćby mówiliśmy przed chwilą o smogu i wybieraniu innych środków transportu, nauce odpowiedniego spalania, spalania w odpowiedni sposób i poszerzania swojej wiedzy w temacie ekologii i znajdowania jakichś sposobów, które pozwolą być bardziej, w cudzysłowie, eko. To są takie najprostsze przykłady, ale przede wszystkim musimy zyskać świadomość. Możemy mieć, tylko zyskać świadomość, że wszystkie nasze działania jakoś wpływają na naszą planetę i starajmy się, aby te nasze działania wpływały na tą planetę jak najmniej, w sposób negatywny oczywiście. I jeśli nie ograniczymy swojej konsumpcji albo nie przerobimy jej w jakiś sposób, jeśli producenci nie wymożemy na producentach zamienienia pewnych produktów na inne, opakowań na inne, jeśli nie wymusimy tego, że nie zgadzamy się na planowane powtarzanie produktów, no to niestety jakby jesteśmy w pętli, która ciągle jakby zaciska się wokół naszych szyi i wkrótce nas udusi. Jak zachęciłbym do bycia ekologicznym w swoim mieście, czyli na przykład w Krakowie? Rozwiązania są tutaj dość proste. Na przykład jeśli chodzi o transport, wybierzmy ten najbardziej ekologiczny, czyli starajmy się nie jechać samochodem, co obecnie jest już dość utrudnione i utrudniane, dla niektórych słusznie, dla niektórych niesłusznie. Natomiast no, na pewno jeśli ograniczymy ten transport samochodowy, będzie dla nas i dla miasta troszeczkę lepiej. Starajmy się przerzucić na coś innego, oczywiście jeśli warunki na to pozwalają. Starajmy się być przynajmniej w kierunku tej filozofii zero waste, czyli jakby produkowanie jak najmniejszej ilości odpadów. Starajmy się wybierać takie produkty, które generują tych odpadów jak najmniej, choćby jeśli chodzi o opakowania. Starajmy się też segregować śmieci, ale segregować je poprawnie. No i przede wszystkim starajmy się wyrzucać do odpowiedniej koszy na śmieci, te nasze śmieci, bo często jest tak, że jeden nasz śmieć, w cudzysłowie, zniszczy cały kontener i zostanie on po prostu wyrzucony, bo my po prostu zanieczyścimy ten kontener, który mógłby zostać poddany recyklingowi, a nasze śmieci całkowicie go zanieczyszczą i musi on zostać uznany za śmieci zmieszane i wywiezione na składowisko odpadów. Także starajmy się chociaż o te trzy rzeczy, czyli zmiana środków transportu, spojrzenie troszeczkę szerzej na nasze plany konsumpcyjne i nasze potrzeby konsumpcyjne i jeśli chodzi o kwestie odpadów, to postarajmy się po prostu segregować je poprawnie, rozszerzać też tą wiedzę i zgłębiać ją, bo jest to bardzo skomplikowane, choć nam się wydaje, że może nie jest. Naprawdę zerknijmy do tych wszystkich instrukcji chociaż raz i zobaczymy, że nie jest to takie proste, jak nam się wydawało wcześniej. Przystanek Kraków. Dobrze, że mamy w Krakowie fundacje, które troszczą się o nasz wspólny teren i o niego dbają. Może kiedyś sama dołączę do takiego zespołu, kto wie. Też uważam, że takie organizacje są bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że wiele osób trzeba jeszcze uświadamiać co do pomocy środowisku. Myślę też, że takie fundacje ukazują ogólny problem, z którym zmaga się Ziemia. Według mnie ludzie powinni zrozumieć, że to my powinniśmy się dostosować do naszej planety, a nie na odwrót. Niestety ludzie często o tym zapominają. I nie chodzi mi tutaj o wpadanie w obsesję na punkcie ekologii. Jednak warto myśleć o przyszłości planety, na której będą żyły nasze dzieci, bo świat nie kręci się jedynie wokół nas i jedynie na nas się nie kończy. Mówiły do Was Justyna Krynicka, Sara Szot i Weronika Kiszczak.